Siły zbrojne oczywiście zmieniły się w bardzo wielu obszarach przez te 20 lat, ale zmieniała się również Polska. Zmiany w życiu społecznym, gospodarczym, transformacja z poprzedniego systemu również ma swoje odzwierciedlenie w tym wszystkim, co dzieje się w siłach zbrojnych. Ja pozwoliłem sobie, jadąc dzisiaj rano i czytając prasówkę, na taką prywatną refleksję, co robiłem 20 lat temu. 20 lat temu byłem kapitanem, studiowałem za granicą z moimi kolegami z Czech, z Węgier, ze Słowacji, ze Stanów Zjednoczonych i kiedy weszliśmy do NATO, zastanawialiśmy się, jak to tak naprawdę będzie, jak będzie wyglądała służba wojskowa i bardziej nam się to kojarzyło z nauką, intensywną nauką języka angielskiego, ze zmianą procedur, planowania na szczeblach taktycznych, ale nie do końca rozumieliśmy i wiedzieliśmy, co tak naprawdę oznacza wstąpienie Polski do NATO i całych sił zbrojnych. Więc dopiero na kolejnych stanowiskach miałem okazję zobaczyć, że to była dobra decyzja, ale wymagała wysiłku organizacyjnego, wysiłku finansowego, nie tylko sił zbrojnych, ale całego kraju. Polska wniosła tutaj nie tylko siły zbrojne, ale 40-milionowy potężny kraj z 1000-letnią tradycją, z kulturą, z doświadczeniami, również w obszarze militarnym, wniosło właśnie to wszystko, co Polska zebrała przez ostatnie 1000 lat w historii, która nas również, zwłaszcza tu od XVII-XVIII wieku, doświadczała przecież dosyć srodze. Więc wnieśliśmy tutaj przede wszystkim rozumienie bezpieczeństwa. Poprzedni rok 2018 był świetnym czasem refleksji, żebyśmy sobie przypomnieli, że 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość i utrata tejże nas kosztowała 123 lata niewoli, eksploatację narodu. Potem musieliśmy to odrabiać przez długie, długie lata, więc dla nas Polaków niepodległość, wolność, wszystkie te walory z zachodniej cywilizacji są niezwykle ważne i to wszystko wnieśliśmy. To nie był tylko wysiłek polskich sił zbrojnych i ilość czołgów czy samolotów, które wtedy siły zbrojne wnosiły do NATO, więc myślę, że to jest nieco szerszy kontekst. Wnieśliśmy również świetnego żołnierza, tak mogę to bez najmniejszego ryzyka powiedzieć, ponieważ żołnierz polski w naszej kulturze, w naszej percepcji narodowej jest symbolem bezpieczeństwa, jest symbolem niepodległości i wysoki poziom zaufania, respektu społecznego powoduje, że wnosimy tak znakomitego żołnierza, bo tutaj najmniejszych wątpliwości co do tego nie ma. Więc NATO dostało potężny obszar tego naszego zaangażowania politycznego, kraj silny ekonomicznie, również z potencjałem obronnym. I myślę, że to jest potężny walor. Także to nie należy tego mierzyć tylko w kategoriach militarnych.